Siemano, witajcie z tej strony Cibra, a dzisiaj przedstawię wam film Żandarm pod Waterloo. Żandarm, który nie powstał. No to zaczynajmy. Już wam powoli mówię, ale jeszcze zanim zaczniemy, powiem, że zasubskrybujcie mi kanał i dajcie łapkę w górę, bo rzadko kiedy to robię, a tylko piszę w opisach, a opisów czasem nie czytacie. No to zaczynajmy. Co tu innego robić, nie? No to zaczynamy. Zapraszam do oglądania, więc oglądajmy. Raz, dwa, trzy i wiecie co. No to tak, nie wiem czy wiedzieliście, ale reżyser filmu Jean Giraud i Louis de Funès planowali nakręcić siódmą i zarazem to by miała być ostatnia część Żandarma Cruchota, który by miał trafić pod Waterloo, a nazwa filmu by miała się nazywać właśnie Żandarm pod Waterloo. Planowali to na początku 1982 roku, ale niestety wszystko legło w gruzach. Niestety Jean Giraud zmarł w lipcu. Nawet nie zdążył nagrać, dokończyć zdjęć żandarma i policjantki, więc zastąpił go inny reżyser, a raczej współreżyser. No a Louis de Funès zmarł na zawał serca w styczniu 1983. Być może jeszcze były szanse, ale jednak ten reżyser był kultowym reżyserem, więc pomyśleli, że już nie będą raczej robić. No a jak Louis odszedł, no to już na pewno nie. Chociaż dzisiejsza technologia pozwala nam na to, komputery i tak dalej, ale po co by takie coś było? No i to tyle. Żandarm pod Waterloo miałby być w kinach w 1983 lub 1984, ale niestety nie będzie. No to co już chciałem, powiedziałem. Jutro najprawdopodobniej będzie odcinek z seriali z świata Gry o Tron, czyli powiem ile seriali czekało, a ile teraz na nas czeka. A dzisiaj obejrzeliście Żandarma, który miał być, ale nie powstał. Zasubskrybujcie kanał, jeszcze raz wam mówię, dajcie łapkę w górę. Żegnam was i cześć!